Witam cię serdecznie, Mirku, i zaczynamy chyba taką najciekawszą część, mianowicie wnioski, refleksje oraz podpowiedzi. Pierwszy temat, tak jak masz to przygotowane u siebie, to jest kwestia elit. Co elity myślą, wiedzą, podejrzewają albo co nam szykują? Jakie jest twoje zdanie? Witam wszystkich przede wszystkim. Jeśli chodzi o elity, to jest trochę trudna sprawa, bo trzeba trochę spojrzeć na to niestandardowo, dlatego że jeżeli ja, amator, mogłem odkryć to, udowodnić to, pokazać, to na pewno elity wiedzą o tym. Znaczy, oni mają o wiele lepszą naukę, oni mają niesfałszowane kroniki, doskonale wiedzą, o co chodzi. Być może nawet wiedzą, co to za obiekt jest. Śledzą go od dawna. Kto wie? Nie podejrzewam, aby tak zaawansowane elity, które mają całą technologię wojskową do dyspozycji, również kosmiczną, o tym nie wiedziały. To jest po prostu niemożliwe. A skoro tak, to jest pytanie, dlaczego nam o tym nie mówią? Przecież to jest zagrożenie dla nas wszystkich. I tutaj się zaczyna już domyślanie się, dociekanie. Spróbuję jakąś logiczną ścieżkę tutaj przedstawić. Przede wszystkim spróbujmy się postawić na miejscu tych, którzy wiedzą o tym i chcą przetrwać. Jeżeli mamy 8 miliardów ludzi i powiemy wszystkim, słuchajcie, teraz na kilka, może kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat musicie sobie pomyśleć o swojej przyszłości, a co najmniej na kilka lat zrobić zapasy, no to wtedy cała żywność z powierzchni Ziemi zniknie, w sensie dostępna. Każdy będzie starał się zabezpieczyć na swój własny sposób, zabezpieczając te najważniejsze dobra, jak i materialne, jak i żywność nasiona, przede wszystkim też ziemię, no i oczywiście schronienie zapewnić dla siebie. Więc najwyraźniej fakt, że nam o tym nie mówią, oznacza, że postanowili zadbać o siebie, nas wystawić zwyczajnie, po prostu wystawić. Zauważmy, co się dzieje teraz w gospodarce, że gospodarka upada, a w tym chaosie upadającej gospodarki trudno jest rozliczyć, co się dzieje z dobrami, a nawet z żywnością. Jeżeli dojdzie do kryzysu żywnościowego, do kryzysu załamania łańcucha dostaw, co bardzo łatwo jest uzasadnić, to być może właśnie po to, aby na ostatnią chwilę te dobra, zwłaszcza żywność, która powinna być jak najbardziej świeża, albo już czas na nią, żeby ją zbierać pod ziemię i chować dla siebie, aby to przeprowadzić bez rzucania podejrzeń na to, co się robi. W ich skali, jeżeli oni, powiedzmy, stanowią 1% ludzkości albo 0,1% ludzkości, nie zauważymy nawet tego, co robią, oni się bardzo dobrze zabezpieczą, mają wszystkiego w bród. A gdybyśmy wszyscy razem to robili, to byłby poważny kryzys i żywnościowy, i w dobrach, które będą najbardziej podstawowe i niezbędne na przyszłość, by wstać z kolan upadku energetyki, informatyki, współpracy gospodarczej. No, wszystko będzie trzeba odtworzyć, ale nie będzie tego przez jakiś czas, więc najwyraźniej, jeśli chodzi o elity, przyjęły pewną strategię, by samemu się zabezpieczyć, a nam podziękować. I tu myślę, mi się wydaje, że tu jest drugi ważny wniosek. Ja postawiłem ten wniosek również w swoim opracowaniu. Być może o wiele łatwiej jest się schować, o wiele trudniej wyjść. I tu jest poważny problem, bo jeżeli ludzie podczas katastrofy zorientują się, że zostali wystawieni na katastrofę,
wykorzystani tuż przed katastrofą, by elity się zaopatrzyły i się schowały, a sami zostaliśmy wystawieni, to jeżeli obliczymy sobie, że 10% zazwyczaj, to znaczy zazwyczaj, statystycznie z tych przekazów historycznych 10% ludzkości przetrwa, załóżmy, że będzie to 10% ludzkości, to będzie to 10% wkurzonych ludzi na tych, co ich wystawili. Dlatego z punktu widzenia elit lepiej zadbać o to, aby nikt na nich nie czekał. I tu możemy rozwijać całą strategię tego, dlaczego nam szykują to, co robią, dlaczego nam szykują ogólnoświatowy konflikt, który ma nas zgładzić, a być może nawet, i to jest dosyć poważnie rozpatrywane podejrzenie, konfliktem i eksperymentami naukowymi, które się ogłasza, że niby mają być przeprowadzone, może nawet się spróbuje zakryć ten fakt katastrofy. Na przykład 3 dni ciemności może się okazać nieudanym eksperymentem pana Billa, który zapowiadał, że chce przyćmić słońce. Fakty meteorytów mogą powiedzieć, iż mają broń kosmiczną, tak zwany pręty Boga, nie wiem, czy słyszałeś o tym, które są spuszczane z poziomu orbity na Ziemię i w zasadzie to wyglądają też jak meteoryty. W tym sensie, że spadając, spalają się. Oczywiście nie spalą się do końca, one się wbiją głęboko, to są do zniszczenia, teoretycznie mówią do niszczenia podziemnych baz wojskowych, ale projekt Blue Beam, wszyscy myślimy, że to będzie na zasadzie przedstawienia nam najazdu obcej cywilizacji, a może zakrycia faktu tego, co się dzieje, tak aby ci, którzy przetrwają, jak najmniej wiedzieli o tym, co właściwie się stało. Bo jeżeli mamy na przykład globalny konflikt w tym momencie właśnie wywołany, właśnie dokładnie, jak gdyby jest presja czasowa, to musi być w tym momencie, to uzasadnienie schowania się jest bardzo proste i oczywiste i każdy to zaakceptuje. No, była wojna, no niestety, bardzo przykro, ale musieliśmy, to jest naturalne, że w tej strategii musieliśmy po prostu chronić swoje dowództwo, naczelne dowództwo, rządy państw i tak dalej. Z takim uzasadnieniem ludzie to zrozumieją. Być może po to właśnie jest, aby mogli wyjść. Aby mogli wyjść i nie być powitani z kawałkiem sznurka i charakterystycznie zapętlonego. Dobrze. W takim układzie, co my, mając świadomość, że taka opcja jest prawdopodobna, powinniśmy zrobić? Tak. Powiem, że to jest ciekawe pytanie i ja myślę i po to właśnie robię to, co robię w tym momencie, że najważniejszą i najbardziej podstawową bronią naszą, która by mogła nawet zmienić politykę rządów i elit, to jest uświadomienie tego faktu jak największej ilości społeczeństwa i nawet z potwierdzeniem, przeprowadzeniem badań które miały być przeprowadzone i przez geologów, i przez ludzi innych specjalizacji, choćby astronomia jest ważna i tak dalej. No, ja myślę, świat naukowy, gdyby się zaangażował, byłoby to bardzo przekonywujące. Elity by wiedziały, że ludzie wiedzą. Ludzie wiedzą, to żadne przykrywki, żadne sposoby zamaskowania tego nie zadziałają. I w tym momencie, wiedząc, że tak czy owak będą musieli wyjść i chcąc wyjść, muszą wyjść w środowisko, w które ich zaakceptuje, to znaczy muszą zmienić politykę. Koniecznie muszą zmienić politykę. Na razie jest polityka antidotum, który jest w skutkach ubocznych prawdopodobnie, jak to bardzo wielu przewiduje, oprócz tych hałaśliwych, głośnych skutkach ubocznych ma spowodować bezpłodność, a to głównie nie sam element aktywny, a adiuwanty mają to tak zadziałać. Więc mi się wydaje, że z wielu stron się zabezpieczają, żeby nikt ich nie powitał. Nawet gdyby ludzie się zorientowali,
to i tak no niestety po kilkudziesięciu latach bezpłodni ludzie po prostu odejdą, wyginą, zostawią planetę pustą dla nich. Ludzkość przetrwa, nieprawdaż? Tylko pytanie jest, z jakimi wartościami ludzkość przetrwa? Dobrze, zanim przejdziemy, jak się przygotować, to ja ci powiem o taką moją myśl, kiedy ja słucham alternatywy i tego negatywnego programowania. Czy my w tym momencie nie odgrywamy dużo znaczniejszej roli niż media, bo sami po prostu doprowadzamy tą myślą do projekcji wydarzeń, czyli wpływamy na rzeczywistość poprzez to, że kraczemy, że widzimy wizję i niejako mamy samospełniające się proroctwo, czyli po prostu sami sobie ten obraz tworzymy. Czy w tym momencie nie będziemy współtwórcami tego, co się ma wydarzyć? No ja patrzę z punktu widzenia inżyniera. Samo życzenie, żeby coś działało, pracowało, nie pomoże. Trzeba to po prostu zrobić dobrze, a wtedy będzie działać i spełni swoją funkcję. Myślenie życzeniowe w inżynierii, w technologii jest po prostu jakąś bajką. Bo moim zdaniem nie jest bajką, dlatego że jeśli nie będziesz sobie życzeniowo właśnie myślał, to nic nie zrealizujesz, bo jeśli nie masz idei, nie masz wizji, nie masz celu, to jego nie osiągniesz. A w tym przypadku, jeśli mówić o czymś takim, to twoją wizją, to co przedstawiasz, jest to, że świat się rozpuknie i nie mamy szansy, chyba że mamy szansę, a o tym jeszcze nie powiedziałeś. To jest twoja ostatnia karta przetargowa, kiedy możesz mnie przekonać, że to ma wszystko sens, bo ja jestem optymistycznym człowiekiem i szczerze mówiąc mam zamiar wygrać tą potyczkę, bo i tak jestem zwycięzcą, gdyż jestem dzieckiem Boga. No i co ty na to? No są dwa światełka w tunelu. Jedno jest takie wielkie światło, słońce za oknem, a drugie to takie małe światełko w tunelu. Więc słucham cię, ja jestem zwolennikiem światełek, więc jak to światełko wygląda? Przybliż mi je. Więc zacznę od tego małego światełka, takiego bardziej w sposób doczesny rozumianego. To jest fakt, że nasza globalna świadomość, jeżeli wszyscy będziemy świadomi problemu i będziemy świadomi tego, że właśnie poprzez tą świadomość go rozwiążemy, to znaczy zmusimy politykę elit, do zmiany polityki elit, że sami weźmiemy się, choć trochę zabezpieczymy i to już będzie dużym, dużym plusem dla nas. Jeżeli sami będziemy mieć świadomość, że w tych trudnych sytuacjach będziemy musieli się zorganizować, to dużo szybciej się zorganizujemy. Daje nam to poczucie potencjału naszego, obudzenie potencjału. Muszę być gotowy na to, na to, na to. Tak jak się planuje podróż. Jeżeli planujemy długą wycieczkę, starannie sobie musimy przemyśleć, co będzie w plecaku. Coś podobnego jest z tym. Zachęcam nie do biadolenia, tylko uświadomienia sobie, że ludzkość przechodzi to cały czas. Co ten okres, to 676 lat, przechodzi to. I nie jest to jakimś problemem, który by miał nas zupełnie zniszczyć. On nas nie zniszczy, przetrwamy. No więc dobrze, jak się przygotować w takim układzie? Przede wszystkim myślę o tym, żeby mieć zapas nasion, mieć możliwość ich zasiania, czyli podstawowych narzędzi chociażby ogrodniczych, takich działkowych choćby, by mieć kawałek ziemi lub przynajmniej upatrzony kawałek ziemi, mieć również, to jest ze strony takiej powiedzmy zabezpieczenia swojego bytu, ale też bardzo istotne dla mnie jest i mi się wydaje, że to nawet decydujące będzie, jak i na ile potrafimy z grono wokół siebie, ludzi, rodzinę, ludzi najbliższych, przyjaciół, aby stworzyć takie grono przyjaciół. Coś takiego, co było zanim powstał internet. Rozumiesz, o co chodzi?
Zanim powstał internet, mieliśmy bardzo dużo znajomości wokoło. I wiedzieliśmy, kto jest kim, co można się po nim spodziewać, na co można liczyć u kogoś i tak dalej. Teraz tego nie ma. Teraz siedzimy sobie w czterech ścianach i w zasadzie mamy tylko te znajomości internetowe, które często są bardzo odległe. Ja jestem teraz w UK, ty jesteś w Polsce. Rozmawiamy, jakbyśmy byli blisko siebie, a tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy sobie wzajemnie pomóc w takiej sytuacji, nie będziemy mieć kompletnie kontaktu ze sobą. Wszystkie te relacje dalekie odpadną momentalnie, ponieważ satelity przestaną działać. Satelity padną na Ziemię ze względu na opór, który będzie ten pył stawiał. W tym momencie, ponieważ bardzo energetyka jest zautomatyzowana, praktycznie stanie, od razu nie będzie prądu. No, ludzie nie będą w stanie obsługiwać żadnej gałęzi przemysłu, transportu. Pojawią się bojówki wobec tego, by zdobyć w sposób łatwy żywność. Więc jeżeli my będziemy zorganizowani, bardzo szybko pokażemy, że to nie jest łatwy sposób zdobycia żywności. Więc to się uspokoi. Im szybciej będziemy my zorganizowani w swoim lokalnym środowisku, tym bardziej się to uspokoi. Więc dla mnie podstawowymi dwiema rzeczami jest to, co wspomniałem. Pierwsze, zabezpieczyć sobie trochę żywności i trochę żywności na przyszłość, w sensie nasion i narzędzi. Druga rzecz, i to mi się wydaje, że nawet powinna być pierwsza decydująca, nasze relacje z najbliższymi, otaczającymi, sąsiadami i tak dalej. Stworzyć grono, tak jak wręcz Anastazja to sugeruje, by zbliżyć się do natury, bo natura z niej zniknie, będzie miała też swój kryzys, ale nie zniknie. Umiejętność korzystania z dóbr natury będzie absolutną podstawą. Wrócenie do ziołolecznictwa, do umiejętności rozpoznawania i zbierania, do umiejętności przygotowywania. Okaże się, że to właśnie jest najcenniejsze. I takich ludzi powinniśmy znać w swoim gronie, mieć takim w swoim gronie. By nam pomogli, poprowadzili, bo my teraz jesteśmy technologami, my jesteśmy artystami i tak dalej, ale jak przyjdzie kryzys, to tylko praktyczne umiejętności nas postawią na nogi. Ja z tobą się w zupełności zgadzam, bo od dłuższego czasu też tak mówię, że to jest czas przygotowania się, bo dla mnie reset już jest. To jest reset na pewno, jeśli chodzi o gospodarkę, o stosunki społeczne oraz o to, czy my poczujemy w sobie to właśnie człowieczeństwo, więź z naturą i będziemy rozwijać te umiejętności. Może troszeczkę to jest taki postapokaliptyczna wizja, prawda, że jednak te umiejętności w tym kierunku pójdą, ale z drugiej strony, jak powiedziałeś, wystarczy, nie wiem, wybuch na słońcu albo cokolwiek innego, może nie aż tak bardzo katastroficzne, i w tym momencie bez technologii to no, słabo to widzę. Po prostu jakby komfort nam się skończy i bez umiejętności takich sprzed pół wieku, no to będzie ciężko, a no, u nas w Polsce przez ostatnie te kilkadziesiąt lat, jak nam tutaj dał ten zgniły kapitalizm tą konsumpcję, no to myśmy zatracili bardzo dużo. Szybko się odnajdziemy, ale być może to będzie ciut za późno. I teraz jeszcze raz wróćmy właśnie do... Zauważmy, jaka była struktura społeczna choćby 50 lat temu, czy 100 lat temu. Zdecydowanie 90% ponad to była wieś. I to były samowystarczalne grupy ludności, które się wspomagały, miały narzędzia, nie było tej nowoczesności, więc oni po prostu żyli dosyć głęboko za murzynami. No, elektryczność było, żeby było światło i żeby był telewizor, bo niewiele sprzętu działało, więc oni po prostu w naturalny sposób potrafili sobie poradzić. Ale załóżmy... Czy za murzynami? No tak się mówi, wiesz, my po prostu musimy sobie troszkę uświadomić, że... Technologicznie, ale kulturowo... To było zupełnie odwrotnie. No wiesz, być może jeśli technologia nie będzie działała bez prądu, no to właściwie to już będzie, to będą bezużyteczne maszyny. No wiesz, jeśli w tej chwili prąd wyłączą, to jest ciemno, ja ciebie nie widzę, komputery są wyłączone, za chwilę zrobi się zimno, bo nie będą silniki pracowały i już taki Wrocław jest po prostu skazany na wielką rozróbę, bo ludzie wyjdą na ulicę, będzie śmierdziało, więc naprawdę to jest coś, co jest całkiem
realne. Jeśli 3 lata temu mówiłem na ten temat, no to wszyscy się śmiali, a teraz nawet moje dzieci mówią, że wiesz co, tato, może tam na tej wiosce miej jakieś zaplecze. Więc to jest, załóżmy, ten trend. A teraz popatrzmy się na tych zarządzających, prawda? Bo oni teoretycznie mają wszystkie atuty w ręku. Czy my, będąc w sumie niezorganizowani, nie mając wiedzy, będąc narażeni na przykład na duże niebezpieczeństwo, naprawdę możemy się jakoś przygotować? Jak najbardziej. Czyli ja, co? Nie mamy teraz dostępu do... No. Powiem teraz o drugim światełku, tym potężnym świetle słonecznym. Pierwsze powiedziałem to, jak w rozumieniu doczesnym, potocznym jest, ale drugie światło jest zupełnie inne. Zupełnie inaczej rozumiane. Musimy zacząć od tego, że jesteś dzieckiem Boga. Sam tak powiedziałeś. A wobec tego, jaką my cywilizację tak naprawdę stanowimy? Głupią czy mądrą, jeżeli jesteśmy dziećmi Boga? Głupią czy mądrą? Ja zakładam, że mądrą. Ja zakładam, a właściwie to są moje wieloletnie przemyślenia na gruncie nie tylko duchowym, ale i moich doświadczeń medytacyjnych, że my jako cywilizacja jesteśmy cywilizacją duchową, ale jesteśmy na tyle mądrzy, że wychowujemy siebie nawzajem w bardzo niezwykłej, złożonej i wspaniałej szkole. I ta szkoła nazywa się Ziemia, a właściwie jest stworzenie materialne. A wobec tego szkoła ta, która jest Ziemią, z całą pewnością ma swojego rektora. I on dba o to, żeby program nauczania był wykonany. A to znaczy, że funkcja szkoły nigdy nie zniknie, ani też nigdy nie znikną uczniowie tej szkoły, czyli my, którzy tutaj się znaleźliśmy. Czy dla tej szkoły najważniejsza jest technologia? Gdyby tak było, to Bóg by, czy rektor tej szkoły by nigdy nie pozwolił na zniszczenie technologii na Ziemi. Byłoby to wspaniałe dla niego osiągnięcie. Ale jeżeli to jest tylko szkoła, czyli symulacja, czyli zaangażowana technologia, nieprawdopodobnie bardziej złożona niż to, co my tutaj się bawimy, to sama technologia nie ma znaczenia. Znaczenie jest to, czy my się uczymy tego, co mamy się uczyć, czy się nie uczymy tego, co się mamy uczyć. I to jest zawarte w naszych cnotach i charakterze, który wypracowujemy w naszych relacjach, radzenia sobie z trudnościami, w zlotach i upadkach. Dlatego z tego punktu widzenia to, co nas chroni, to są nasze wartości ludzkie. Jeżeli jesteśmy godnym uczniem tej szkoły, zostaniemy zachowani. Ci, którzy tylko przyszli tutaj porozrabiać, oni sobie mogli porozrabiać przez jakiś czas, póki rektor nie powie dość. I to dość przychodzi właśnie z tym resetem. Także ci, którzy najbardziej liczą, że przetrwają w sposób oszukańczy, ci najwięcej mogą stracić. Bo to nie jest kwestia tego, co oni sobie wymyślą, tylko kwestia tego, jakie jest postanowienie programu szkolnego przez rektora. A to postanowienie jest znane. To nie jest tak, że nie jest znane w szczegółach, ale jest w ogóle znane. Otóż tym postanowieniem jest, że w tym okresie będzie 1000 lat złotej ery ludzkości. Złotej ery, w sensie wartości, jakie będziemy przejawiać. Wobec tego uczniowie zostali już wybrani, że zostaną w tej szkole, inni zostaną poproszeni na przymusowe wakacje. W tym sensie, wiem, że tak będzie, w sensie z moich doświadczeń, trudno mi jest przekonać kogokolwiek, że tak będzie, ale niech poszuka sam w różnych przekazach. Pierwsze przekazy już biorą się od czasu 5000 lat temu, od czasów Kryszny, który postanowił, że będzie złota era ludzkości w samym środku ciemnej ery epoki żelaza. To jest to, co w sumie
napędza mój pozytywizm, ponieważ w tej sferze, ponieważ wiem, że takie jest postanowienie. Nie zmienia to faktu, że nie zrobię to, co jest rozsądne i racjonalne. Bo to jest element naszej nauki. Ale tu jest cały czas, jak gdyby temu, co mam robić, będzie towarzyszyć pozytywizm, pozytywne myślenie, ponieważ wiem, że to jest epoka transformacji do złotej ery, a nie epoka transformacji do jeszcze ciemniejszej ery, jaka była. Ona przyjdzie, po 1000 lat przyjdzie i będzie trwało jeszcze 2000 lat. To będzie bardzo trudny okres, ponieważ wszystkie szlachetne dusze w ciągu tego 1000 złotej ery się wyzwolą. Jak gdyby zdadzą egzaminy, opuszczą tą szkołę. No to wobec tego, jacy uczniowie zostaną przez ostatnie 2000 lat? No właśnie ci rozrabiacy, którzy sami będą rozrabiać teraz ze sobą. Tak więc lepiej skorzystać z tej złotej ery i naprawdę zdać te egzaminy. Wiesz, ja mam troszeczkę taki, no może spójny z tobą pogląd, ale troszeczkę z innej strony do tego podchodzę. Mianowicie uważam, że ten czas to jest test człowieczeństwa. W związku z tym, że jakby mamy kulminację takich, załóżmy to, negatywnych działań, negatywnych skutków, które na nas tutaj oddziaływują, i jak my zareagujemy w czasie próby, jak po prostu, wiesz, nawet tam w tych przepowiedniach często jest właśnie wspomniane, że będzie czas próby, ci na jedną stronę pójdą, ci na drugą stronę pójdą, i w tej chwili rzeczywiście mamy jakby tak duże ciśnienie, i zauważ, mamy tak dużą liczbę ludzkości, którzy zachowują się jak bioroboty, że my zastanawiamy się właściwie, czy jesteśmy ludźmi, czy już nie, bo dookoła świat zwariował. A być może właśnie to jest tak zrobione, żeby ta próba była tak mocna, żebyśmy się nie załamali, nie zdradzili i zostali do końca człowiekiem. Bo jeśli wierzymy w to, że nie tylko ciało, które jest pojazdem, a jeszcze mamy duszę i jakby ta podróż nasza trwa od pojazdu do pojazdu, to wtedy mamy ten luz. I z drugiej strony to, co powiedziałeś, jak się czujemy dziećmi Boga, czyli stwórcami, kreatorami, to każdego dnia możemy kreować tą naszą małą rzeczywistość razem z najbliższymi, z rodziną, znajomymi, partnerami i z tą grupą dookoła. Jeśli będziemy ludźmi i cały czas będziemy jakby dawali dowód temu, to ci dookoła też będą nas traktować jako ludzie. I jak przyjdzie rzeczywiście, jeśli nastąpi taki czas próby, to my już nie będziemy musieli szukać, bo to będzie natychmiastowa reakcja. Ty mi pomogłeś, na ciebie mogłem liczyć, to my się razem grupujemy. I w tym momencie te mikrospołeczności, które w tej chwili zdały ten egzamin, bo już współpracują, mają dużo większe szanse. Czy to będzie kryzys, czy to będzie reset, czy to będzie kataklizm. Jakakolwiek formuła tego resetu nastąpi, to nie ma innego wyjścia niż rzeczywiście już w tej chwili współpraca i działanie w tych małych społecznościach lokalnych. Ja to tak widzę i w związku z tym, że mówię, ja nie programuję tego, że będzie akurat dokładnie taki reset. Bo jak sam powiedziałeś, mogą być przesunięcia fazowe w postaci 52 lat. Nie wiemy dokładnie, czy ta data jest tak samo ściśle określona, czy być może innym siłom nie zależy na tym, żeby zaprogramować na ten 24 wszystkie wydarzenia i specjalnie tak ustawiły kalendarz, żebyśmy zwariowali, żebyśmy jeszcze mieli jeden program, który zrobi wielkie boom. Tego nie wiemy. Ale to, co my zrobimy i jak my się zachowamy każdego dnia i dnia następnego, co zaplanujemy, to tą świadomość mamy i to jesteśmy w stanie zrobić. Każdy indywidualnie i w małych grupach. Więc w zasadzie tutaj wniosek jest taki podstawowy, może jeden. Obudźmy się co do tego, że będziemy mieć zawsze komfortowo. No nie, nie będziemy mieć zawsze komfortowo. Miejmy silne mikrospołeczności. Bo musimy umieć liczyć na siebie. I to jest chyba podstawa, ale jeszcze pozostaje survival. Survival to jest coś, co to są ludzie, którzy wystawiają się na tą próbę. Jak gdyby robią ćwiczenia. O, tak można by to powiedzieć. Ćwiczenia w sensie takim, no powiedzmy, jak my byśmy mogli to zrobić. Czy da się na przykład przeżyć jeden dzień bez internetu? Na początku, nie? Bez internetu, potem bez internetu, bez prądu. Potem może 3 dni.
Rozumiesz, o co chodzi? Żeby spróbować zrobić taką, tak jak na przykład planujemy sobie wycieczkę, powiedzmy, w wysokie góry na tydzień, czyli będzie wiele wyzwań. Co mamy? Pierwsze to mamy, musimy opracować strategię, ale druga rzecz to jest to, że musimy, że psychicznie się przygotowujemy do tego. Będą wyzwania, nie będę miał tego, tego i tamtego, będę musiał korzystać tylko z tego i tego. To jest w głowie, to jest psychiczne przystosowanie się do tego. Czy idziemy na taką wycieczkę pełni smutku, płaczemy za tym, co żeśmy zostawili w domu? No nie, cieszymy się z wycieczki, wyszliśmy na wycieczkę wreszcie i możemy zakosztować naszego bycia inaczej, z naturą. W tym sensie bardzo istotne jest przygotowanie się psychiczne do tego okresu. W sensie takim, robimy sobie survival, czyli wycieczkę tu, na miejsce. To nie jest wycieczka w sumie w odległości, w dystansie, ale to jest wycieczka psychiczna i wyzwanie, postawienie sobie wyzwania. Jeżeli my potrafimy na przykład zrobić sobie taką w punkcie swego zamieszkania pseudo wycieczkę, ale psychiczną wycieczkę z wyzwaniem jakimś, czyli zrobić sobie test survivalowy, to będziemy mieć zupełnie inne samopoczucie. Co więcej, będziemy mieć pewność, że zadbaliśmy o wszystko, co będzie nam potrzebne. Będziemy mieć komfort, tak jak teraz mamy komfort z udogodnieniami technologicznymi, bo tylko tego potrzebujemy, wszystko jest zapewnione i to mamy. No to jest taki komfort luz i wychowuje się społeczeństwo, które zupełnie jest oderwane od tego, co kiedyś było potrzebne, bo teraz jest niepotrzebne, już od wielu lat, a może i pokoleń. Teraz gdybyśmy zrobili taki exercise, takie ćwiczenie sobie survivalowe, byśmy zobaczyli, jak to jest z tym życiem z ograniczonymi możliwościami. I byśmy się przekonali na przykład, jak wiele nie wiemy, na przykład, co powinniśmy zorganizować sobie jeszcze, co powinniśmy wiedzieć, czego się nauczyć, może książki w papierze mieć jakieś, a nie książki, e-booki, nie będą do przeczytania. Promieniowanie nam zresetuje całą elektronikę, w sensie takim, że musimy wziąć pod uwagę, że dzisiejsze kości, chipy elektroniczne bardzo często są konfigurowalne. Ja jako elektronik to doskonale wiem, jak to funkcjonuje. Ta konfigurowalność jest zapisana w EEPROM-ie, w małej pamięci nieulotnej tego mikrochipu. Ta pamięć natychmiast staje się ulotna pod wpływem promieniowania radioaktywnego, nawet słabego, a to znaczy w sensie takim słabego, że dla nas nie będzie zabójcze, że my się zregenerujemy jako ciało, bo ciało jest żywe, ale chip się nie zregeneruje, straci tą pamięć, choćby częściowo by stracił tą pamięć. Chip przestaje być skonfigurowany i nie wykonuje swojej funkcji. Mamy dobrą, niby sprawną elektronikę, nic nie pęknięte, nic nie jest uszkodzone, przepięcie żadne nie spaliło tego, a nie działa, po prostu nie działa. Bo wystarczy promieniowanie, które wyzeruje mikroprogram pamięci takiego chipa. I w bardzo wielu miejscach jest to, im bardziej skomplikowane urządzenie, tym na 100% taki chip jest. Tego typu, nawet wiele. Bo to jest prostota produkcji. Produkujemy jedną matrycę i tylko programujemy jej konfigurację. To wszystko. Więc musimy się nastawić na to. Elektronika przestanie działać. Jeżeli chcemy zachować elektronikę, trzeba ją schować w metalowej skrzyni, która ochroni przed promieniowaniem. Podobnie z jedzeniem. No tutaj też jest ciekawe, przyszło mi właśnie na myśl, że faktycznie jedzenie może być napromieniowane i wtedy będziemy mieli wiele jak gdyby zdegradowanych komponentów tego jedzenia, które mogą nas zatruć. Dobrze jest je faktycznie też ziemianka, jest lepsza niż zostawienie to w lodówce. No ale chociaż lodówka jest metalowa, tak sobie rozważam teraz. No, trzeba będzie pomyśleć o tym, co ulegnie zniszczeniu. Znaczy, wiesz co, znowu tutaj nie do końca się z tobą zgodzę. Raczej ja jestem człowiekiem praktycznym, czyli szukam złotego środka. Załóżmy, że
Musimy się liczyć z tym, że czasy będą trudne, nastąpi duża inflacja, być może zawirowania i w tym momencie na przykład składowanie ziarna, czy ewentualnie zrobienia troszeczkę słoików, czy ewentualnie suszów, czy jakichkolwiek takich innych rzeczy, jak w dawnych czasach się robiło, czyli suszona kiełbasa, chociaż jestem wegetarianinem. Ale puszkowane na przykład można kupić. I magazynowanie pewnych rzeczy na zasadzie kupujemy taniej i potem zużywamy. To my po prostu akurat, wiesz, rok temu, jak zapowiadało się kręknięcie, zrobiliśmy troszeczkę zapasów, ale tylko paru, załóżmy, produktów i te produkty w tej chwili zużywamy, ale te zużywamy to, co jemy. Tak. No, raz nam się trafiło, że kupiliśmy tam większą partię przecieru, który nie był zbyt dobry, ale to był taki, no, nie wiedzieliśmy o tym, ale generalnie to w tym kierunku idzie. Jeśli masz... Ale widzisz, takie małe doświadczenie, taka mała lekcja i już o wiele spokojniej na to patrzysz, bo wiesz, że potrafisz zadbać o siebie i bliskich. Znaczy, wiesz co, ja generalnie raczej dosyć mocno patrzę w przyszłość i solidnie, więc to jest taki rok mocnego wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście za pół roku będę dużo, może nie dużo spokojniejszy, bo ja jestem spokojny, ale po prostu przygotowany na to, żebyśmy sobie spokojnie mogli funkcjonować poza miastem. Niezależnie, prawda? Na tyle i ile, to zobaczymy. Ale teraz ja bym chciał jakby już przestać ten, jakby troszeczkę straszyć, bo każdy sobie musi sam zadać pytanie, czy on chciałby zrobić sobie taką próbę, a może nie mentalną, tylko taką prawdziwą, bo wiesz, 3 dni w parę osób bez prądu i bez pieniędzy to nie jest specjalny problem. Pojechać gdzieś tam na wioskę i zobaczyć, jak to wygląda i po prostu pomieszkać sobie, wytrzeć sobie tyłek łopianem albo papierem i zrobić to nad rzeczką, ugotować sobie na ogniu coś albo w jakiejś takiej kuchence, mieć wodę ze studni i ją podgrzać. To nie są jakieś abstrakcje, prawda? To są realne rzeczy, tak kiedyś się cały czas funkcjonowało. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do pewnych aspektów twoich, powiedziałbym, takich paranormalnych zdolności, bo wiem, że troszeczkę miałeś takie jakieś czasami wglądy, wizje i podziel się troszeczkę tym. Bo tutaj mam właśnie powódź w Londynie, czarna chmura śmierci, jakieś takie rzeczy, które się gdzieś pojawiły. Może coś ciekawego z tego też się pokaże naszym słuchaczom. Powiem tak, że najbardziej wpływowym impulsem, który sprawił, że interesowałem się tymi w ogóle katastrofami, przypowiedniami, które no bardzo szybko weryfikowałem, w sensie tych wszystkich fejkowych tak zwanych katastrof, bardzo szybko proste intelektualne ćwiczonko i już widziałem, że to jest po prostu wyssane z palca poznym. To ten impulsem, który dał mi ten niepokój, twórczy niepokój, nie może lęk, ale twórczy niepokój, to były właśnie wizje. Wizje, które pojawiają się spontanicznie. I kiedy w 2005 pojechałem, po raz pierwszy wyjechałem do UK i w zasadzie to, jeśli chodzi o moją karierę zawodową, to już zostałem, tylko tam parę drobnych wizyt rodziny. Jak wyjechałem, to oczywiście pierwszy to mój przystanek to był Londyn. No nie planowałem jakiejś, nie miałem jakiejś tam wielkich planów podróży po Anglii w ogóle, czy po świecie. Po prostu pojechałem do Londynu, szukałem pracy. Pracę sobie znalazłem w telefonach komórkowych i naprawianie, refurbishing i tak dalej. I były momenty, kiedy idąc sobie ulicą, nagle miałem taki błysk wizji, że wdrapuję się na wysoki budynek. Było tu wyraźnie pokazane, że to są jedne z najwyższych budynków w Londynie. Szklany budynek. I wdrapuje się pod sam sufit. I wraz ze mną oczywiście wdrapuje się, tak jak można powiedzieć, na Titaniku, wiele osób. Tylko byliśmy pod tym sufitem. I ta ostatnia bańka powietrza, woda była wszędzie, zalała cały, jakby powódź
nie można nazwać to powodzią, to było zatopienie Londynu totalne. Czyli jeżeli weźmiemy, że taki budynek ma powiedzmy kilkadziesiąt metrów, no to powódź to jest, kiedy mamy zalane ulice, a to, co było pokazane w wizji, to była po prostu katastrofa. Tak jakby albo potężne tsunami przyszło. Rzeczywiście ten budynek potem pękał pod naporem tej wody. Nie miałem w tej wizji, że utonąłem. Tylko w momencie, kiedy ten budynek pękał, znikała wizja. I ona się pojawiła kilka razy. Zaniepokoiło mnie to, ponieważ wcześniej miałem takie drobne wizje prowadzące moją karierę, można tak powiedzieć, czy moje życie podpowiadające, które mnie przyzwyczaiły do tego sposobu postrzegania świata w sensie swojego planu życiowego. Miałem pewne zaufanie już do tego, co widzę. Zawsze brałem z ostrożnością interpretację, bo z interpretacją, nie wiem, czy czytałeś może parapsychologię, parapsychologia, zwłaszcza te początki, czy Freuda, czy Ericha Fromma, czy Junga, to jeżeli się poczytało trochę tych książek, to miałem szczęście, zwłaszcza Ericha Fromma sobie posłuchać i jeszcze jakieś polskie autorki, to widać, jak podświadomość próbuje tłumaczyć to, co postrzega. Wizja przychodzi w sposób intuicyjny, nieuświadomiony, podświadomość daje nam obrazy, które są interpretacją tego, i musimy siebie dobrze znać, żeby zinterpretować wizję. Ale jednak była bardzo jednoznaczna. Pokazywała, że Londyn jest pod wodą. Po prostu. Sam fakt, że nie widziałem siebie tonącego w tym, dawał mi nadzieję, że... Tylko wciąż byłem w błędzie. Myślałem, że ja się jakoś uratuję. Że to mi pokazywało, że jakoś się uratuję. Ale potem los szybko zmienił się, po około półtora roku wywędrowałem do Nottingham, potem Bradford. No, Bradford jest już wyżej położony. Jest zdecydowanie już na lekkich wzgórzach. I tam już miałem większy spokój. Wizja zniknęła tego typu. Ale pojawiły się inne ciekawe wizje, typu na przykład czarne chmury. Widziałem, że z pomiędzy bloków, jak ja byłem na powiedzmy placu między blokami, z pomiędzy bloków wyłania się nagle czarna chmura, która budzi przerażenie. Ludzie się po prostu jej boją i ja też w tej wizji się przestraszyłem tej chmury. Uciekłem tak szybko do budynku, jak tylko mogłem, zamknąłem drzwi. Byłem razem z kimś, a na zewnątrz widziałem osoby, które zostały. One już porażone tą chmurą, już nie były w stanie odnaleźć w ogóle kierunku, w którym mają uciekać, żeby na przykład dobijać się do drzwi albo cokolwiek, już było dla nich za późno. I potem kolejne spojrzenie już było z poziomu okien piwnicy i po prostu widziałem przewracające się osoby umierające w miejscu. To było takie bardzo trudne, bo uświadomiłem sobie, że to było tak blisko, że to właściwie ułamek sekundy zdecydował, że ja przetrwałem. Mało tego, ta chmura była bardzo dziwna, bo ona nie pokazywała to, że była prawdziwa, ale była jakaś w jakimś sensie sztuczna. Jakby był sztuczny powód powstania tej chmury. No tutaj bym nie szedł zbyt głęboko, bo trzeba też w wizji umieć powiedzieć stop. W sensie takim, żeby nie tworzyć, nie kreować, zostawić ją czystą w przekazie. Wielu ludzi popełnia ten błąd, że próbuje, że tak powiem, tak przemalować tę wizję, że w zasadzie to już staje się czystą fantazją. No i tutaj to mi dało do zastanowienia, tu już sporo wiedziałem na temat meteorytów. Jeszcze nie miałem tego impulsu, że to będzie, że to jest katastrofa 676, że to jest 2024 lub 3. Tak jak masz rację, nie możemy się przywiązywać do dat, bo kiedyś w medytacji sobie usiadłem i zapytałem się wyraźnie o datę. I po chwili mantry, kiedy już wszedłem w ten wewnętrzny swój stan, nagle pochodzi 2022.
Ale co znaczy 2022? Czy to będą meteoryty 2022? Czy może globalny konflikt 2022? Nie chcę przeinterpretowywać. Wiem, że problemy zaczną się 2022. Jakiego rodzaju będą, zobaczymy. Bardzo dobrze jest sobie wrócić przy otrzymaniu wizji, wrócić szybko do pytania, które się zadało, żeby dobrze się zmieścić tylko interpretację tylko w granicy zadanego pytania. No i też wizja obszaru bezpiecznego, na przykład miałem wizję obszaru bezpiecznego, ale to już wyraźnie na moje życzenie, jeżeli chcę mieć jakąś wizję, to sobie zadaję pytanie, jeżeli nie przychodzi odpowiedź, to zadaję sobie to pytanie systematycznie. Systematycznie, powiedzmy, podczas określonej na przykład mantry czy medytacji i ta odpowiedź przyjdzie w ciągu dnia, dwóch dni, może trzech dni, może czterech. Ale jeżeli utrzymuję swój pytający umysł, to odpowiedź przyjdzie. I było mi powiedziane, że obszar bezpieczny to jest 150 metrów. Więc szybko sobie wszedłem na floodmap.net i tam sobie zadałem wysokość 150 metrów. Ale to jest dla mnie obszar bezpieczny, czyli tam, gdzie ja teraz przebywam, czyli 150 metrów dla Halusy. I co to znaczy obszar bezpieczny? Czy to znaczy obszar zalany, czy obszar, w którym ja będę bezpieczny? Zostawiam sobie to bez odpowiedzi, ponieważ nie posunę się dalej, by przeinterpretować to. Byłem powiedziane, obszar bezpieczny 150 metrów. No, ja teraz się przeprowadzam, jak ci wspominałem, będę na wysokości 300 metrów. Także myślę, że to jest bezpieczny obszar. Tak jak mówię, mimo że wiem, że jest to transformacja do złotej ery, nie znaczy, że siedzę z założonymi rękami i niech teraz rektor szkoły to wszystko załatwi. Nie, to jest również dla mnie zadanie i robię wszystko, co rozsądne, aby zabezpieczyć się. Jeżeli wiesz, ta wiedza staje się również odpowiedzialnością. Musisz je używać. Tak to jest do wszystkich, dla wszystkich. I trzeba z niej wobec tego robić właściwy użytek. Jeżeli nie robimy właściwego użytku z wiedzy, zaprzeczamy swojej inteligencji. A co znaczy, że dajemy znać, nam inteligencja niepotrzebna. Jak niepotrzebna, to jej nie będziemy mieć w następnym życiu. Tak więc trzeba używać wiedzy, którą się posiada. Czy w tych twoich wizjach jeszcze były jakieś takie pozytywne aspekty albo wskazówki na to, jak możemy się zabezpieczyć, bo tu powiedziałeś poziom 150 metrów? No, poziom 150 metrów, tak jak powtarzam, dla Hadesfield woda jest dynamiczna. Jeżeli przyjdzie, to i zejdzie. To, co będzie w Polsce, będzie zupełnie inną bajką, ponieważ jest to kwestia zupełnie innej odległości. Na przykład, jeżeli by to miała być fala tsunami, to jest bardziej wyższa, jest w tym zakresie za 1000 kilometrów będzie zupełnie inna. Więc nie pytam się o poszczególne miasta Polski na przykład, ale... Znaczy ja mówię generalnie o innych jakichś przypadkach, czy jeszcze jakieś miałeś inne wglądy, nie wiem, jakieś tam wyspy, bo tutaj mam takie hasło wyspa poczekalnia, cokolwiek to znaczy. A, to dobrze, żeś mi przypomniał. Tak, to jest w jaki sposób transformacja przebiegnie, to znaczy normalnie w poszczególnych klasach powiedziałem, że nasze życie to jest szkoła. Ta szkoła to jest pewien program nauczania. Ten program nauczania jest ustalony, poza tymi wyjątkami, że będzie złota era ludzkości w samym środku tej Kali Jugi, czyli epoki ciemności. Także ta epoka, która się nazywa Chatur Yuga, jest podzielona na cztery części. Ten podział na cztery części, nie będę wymieniał tutaj szczegółów, zakłada, że jest okres przejściowy, stuletni okres przejściowy. I to samo się dzieje również z tą złotą erą ludzkości. Ona będzie 1000 lat trwać, według mnie dokładnie 945 lat, ale to już nie ma znaczenia, to już moje obliczenia.
ale dotyczy również i jej stuletni okres przejściowy, zarówno początkowy, jak i końcowy. A 100 lat to jest wymiana całych pokoleń. Tutaj nie trzeba wielkiej wojny Mahabharaty, która by zniszczyła wszystkich, którzy są źli. Tu wystarczy wymiana pokoleń, aby pozbyć się tych, którzy nie zasługują na złotą epokę ludzkości. Wobec tego, co się stanie z tymi duszami, które właśnie na tą złotą erę nie zasługują? I tu miałem sen. I tu miałem sen, który był odpowiedzią na ten mój dylemat. I to było bardzo proste rozwiązanie. Oni otrzymali tymczasowe miejsce. Przeprawa przez rzekę oznacza często przejście na drugą stronę życia. Tutaj istnieje możliwość przejścia na drugą stronę alternatywnej rzeczywistości wymiaru lub nawet naszej rzeczywistości, ale w innej formie, w formie zwierzęcej. I było mi pokazane wyraźnie, że cała gromada ludzi wchodziła do jeziora, na środku jeziora była wyspa, co symbolizowało oddzielenie, że tak powiem, ich wpływu na nas, co nie znaczy, że trzeba dosłownie brać to, właśnie trzeba znaczeniowo to brać pod uwagę. Ich wpływ na nas będzie oddzielony, nie będą mogli nami manipulować, nie będą mogli z nami nic robić. I formę, jaką przyjmą, to było najciekawsze, kiedy wychodzili z tej przeprawy, byli zwierzętami. I czułem, że te zwierzęta, ich gatunek, każdy, który przyjął, odpowiada ich charakterowi, ich skrzywionego z naszego punktu widzenia jako ludzi za wartościami ludzkimi. No, więc każdy przyjmie stosownie do swoich skłonności, tak można by to najprościej powiedzieć, formę zwierzęcą. To jest dla nas rozwiązanie najbardziej idealne, bo nie musimy my sięgać do przemocy. By my sięgali do przemocy, musielibyśmy doprowadzeni być naprawdę do skrajności, jako nieprzyzwyczajeni do używania przemocy. Więc to jest bardzo łagodna transformacja. Łagodna dla nas, nie dla nich. Chociaż to było ciekawe w tej wizji, że nie zauważyłem, żeby oni rozpoznali tą zmianę. No, ze względu na to, że narodzili się w takich gatunkach, które odzwierciedlają ich skłonności. A tam już w formie zwierzęcej nie posiadają wolnej woli, są tylko obserwatorami gry natury. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mają swoją grę, odzwierciedlają swoją grę, są programami, psychika zwierząt jest w pewnym sensie programami, można powiedzieć instynktem, to co nazywamy instynktem. I dusza w zwierzęciu w zasadzie jest świadkiem tylko tego, co się dzieje. Jest aktywna w człowieku, ale świadkiem zwierzęciu jest jedynie świadkiem, obserwuje jego zachowanie. I w ten sposób dusza uczy się, przygotowuje do ludzkiego wcielenia. Z tego, co mówisz, ja widzę coś takiego zbieżnego z moim podejściem ostatnim na świat, mianowicie takim, że ja widzę taką sytuację, że w tej chwili, w tej dużej populacji ludzi jest niewielu. Jest bardzo dużo biorobotów, nie wiem, dusz, które chciały tu być i mają niewielkie szanse, żeby stać się człowiekiem, a to, co ty powiedziałeś, pasowało mi do tego, że właśnie w czasie próby ludzie zrozumieją i przypomną sobie, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem, dzieckiem Boga, czyli przy posiadaniu moc kreacji, a pozostali aktorzy, oni mają po to tło robić, żeby było nam trudniej, żeby, jak to się mówi, ta gra była dużo bardziej smaczna i zwiększył się poziom trudności zrozumienia tego, po co tu my tu jesteśmy. I ta twoja wizja pokazywałaby nam, że jeśli uczestnicy, którzy mieli tę grę, chcieli tutaj wskoczyć do tego cyrku, który jest Ziemią, w tym momencie, który jest najciekawszym momentem, myślę, że na przestrzeni, jeśli nie kilkuset lat, to kilku tysięcy lat, bo to jest chyba moment naprawdę taki bardzo nietypowy dla całego wszechświata, gdzie można wszystko odczuć, no to by mi pasowało. Rzeczywiście przychodzą, kończy się jakby ta rozgrywka, ci, którzy zaliczyli ten level, wchodzą sobie wyżej i dostają bilet do tej złotej ery, a pozostali gracze, którzy byli tym tłem,
no, kończą swoją grę i wchodzą w troszeczkę na inny, taki niższy poziom. Ja ich nazywam statystami. Statystami do stworzenia scenerii dla nas. Tak. Mają swoje role, rozpisane swoje role, które odzwierciedlają to, jakich lekcji mają nam dać, jakim mają dać, ale nie mają tak naprawdę zbyt wiele wolnej woli, ponieważ tak naprawdę nie są rozwiniętymi duszami jeszcze. Są bardziej obserwatorami roli, które zostały im rozpisane, po to, żeby stworzyć nam dramatyzm lekcji, o której mówisz. To 10% to zobacz, jak to jest blisko do tych pewnych takich wizji. No, tutaj ja mam pewną ciekawą teorię na ten temat. No co? Otóż, można powiedzieć tak, że elity doszły do momentu, kiedy stwierdzili, że powiedzmy ta piramida konsumpcji, która jest obecnie, ci, którzy produkują, konsumują to, co było produkowane, tworzą usługi, ci konsumują jeszcze wyżej i tak dalej, ta piramida konsumpcji niepotrzebnie jest tak stroma, ponieważ w zasadzie wszystko, co jest wyprodukowane, jest skonsumowane. Niewiele zostaje dla nich. Tych 5% inflacji ogólnoświatowej, to jest tak naprawdę podatek dla nich, to oni stworzają, bo normalnie by była deflacja, ale inflacja jest sztuczna, jest tak naprawdę podatkiem nałożonym na wszystkie kraje, by ich zasilać. Ale to jest tylko 5%. O wiele lepiej jest dla nich zrobić, spłaszczyć tą piramidę konsumpcji, tak by, że praktycznie wszyscy byli niewolnikami i produkowali tylko dla nich. Wtedy nawet te 10% społeczeństwa da im dużo więcej niż te 5% inflacji i zużyte zasoby oczywiście. Tak sobie myślą, tak sobie planują. Wobec tego niech zredukują wobec tego do 10% populacji. Zobaczymy, co się stanie. Stanie się to, że do tej szkoły, bo ja nie nazywam tego cyrkiem, ale szkołą, czyli coś, co ma sens i jest planowe, będą mieli dostęp tylko ci, którzy najbardziej do tego, na co zasługują. Czyli ci, którzy najszybciej skończą swoją szkołę, a wobec tego najbardziej dusze, które, można powiedzieć, szlachetne dusze, rozwinięte dusze, będą mieć tak wielki problem z tymi 10%, jakiego nie mieli problemu z całą populacją 100%. No to wróćmy to do... To będą dusze, które będą zakorzenione w swoich wartościach. Tak, wróćmy do najważniejszego pytania, bo wychodziłoby na to, że tak sobie surfujemy po tym temacie resetu. Kim są ci oni, skoro są tak zorganizowani? Ta elita. Tak, kim jest ta elita? Powiem tak, to jest... oni są tym, czego nie chcieliśmy zobaczyć w sobie. Jeżeli mamy szkołę, która rozwija się przez dziesiątki tysięcy lat i my sukcesywnie odtrąbiamy swoje zwycięstwo tu na ziemi, a tak naprawdę dusza ponosi pewne istotne porażki, pewne postępy, ale pewne istotne porażki w wartościach, na przykład przyzwyczajamy się, ja nie mówię, że zarzucam cokolwiek tobie, ale powiedzmy, że jako społeczeństwo przyzwyczajamy się do drobnych kłamstw. Jak działa komunizm? To doprowadza do drobnych kłamstw bardzo szybko. Znamy komunizm z własnego doświadczenia. I potem zaczynamy, że tak powiem, to drobne kłamstwo legalizować w sensie takim, że uważamy, że to jest normalne, by przetrwać. No to wtedy rektor tej szkoły powie, nie, mylicie się bardzo. Wobec tego przenosi, zazwyczaj jest tak, że to, co jest w nas, jest projektowane na zewnątrz. To, co jest na zewnątrz, wprowadzamy do siebie. Czyli jest ciągła wymiana wewnątrz i zewnątrz. To, co my musimy w sobie doświadczyć, często odgrywa nasza bliska osoba, byśmy to zobaczyli na zewnątrz. Ale my w pewnym momencie również i do tego się przyzwyczajamy. Usprawiedliwiamy tą osobę. No tak, jest tylko człowiekiem. Zamiast powiedzieć, jest aż człowiekiem, mówimy, jest tylko człowiekiem. Zdegradowaliśmy już człowieka. Wobec tego, co się dzieje, karma, czyli nasze działania, które powinniśmy przepracować, a nie chcieliśmy przepracować, są kumulowane w coraz krótszym czasie, ale o większej amplitudzie. I nie są już to angażowani do tego nasi najbliżsi, ale ci, którzy stają się naszymi oprawcami w skali globalnej. I wtedy widzimy, ci rządzą nami kłamstwem. No tak, ale skąd wzięli to kłamstwo? Prawo karmy mówi, że to kłamstwo, które oni mają skumulowane i tak precyzyjnie wyćwiczone i tak precyzyjnie i tak mocno skuteczne,
cała ta energia kłamstwa pochodzi z nas. Przez wieki gromadzone i nie chcieliśmy tego zauważyć. To samo jest z przemocą, to samo jest powiedzmy, no, z każdym aspektem naszej osobowości, który nie chcieliśmy zobaczyć, staje nam najpierw przedstawione w postaci naszych najbliższych, naszych reakcji. Jeżeli nadal nie chcemy tego zobaczyć, jest to przedstawione w postaci naszych, tych, którzy nami rządzą, czyli naszych przełożonych, praca, administracja lokalna, państwowa, ogólnoświatowa. I wtedy się budzimy i mówimy, to jest bardzo złe. Tak, bo mamy się tego nauczyć, mamy wreszcie to rozpoznać. Czyli tak upraszczając, bo ja lubię upraszczać, jeśli mamy pewien zbiór, powiedziałbym, amplituda pozytywna i negatywna i mamy się czegoś nauczyć, to jeśli się tego nie uczymy, to się odkłada, odkłada i musi to się zmanifestować tak, żeby cały czas ta równowaga była. Jeśli człowiek po prostu zbiera te śmieci, to one rosną taki wielki stos, który po prostu wpływa na nas już w sposób fizyczny. Czyli tak. W planie, załóżmy, jeśli na górze Stwórca powiedział tak, no tutaj mamy taki, tą ziemię, ten powiedziałbym roller coaster, wesołe miasteczko, chcecie w nim być i równowaga musi być zachowana. Jak to się mówi, jak chowacie to gdzieś tam pod szufladę, gdzieś tam zakopujecie, to wyrośnie wam jeszcze bardziej i po prostu musicie się w tym końcu zmierzyć. Tak, i teraz jest stanie pod dywan, że ten dywan staje się nie zaznaczony. Dokładnie. I w tym momencie przez ileś tam lat ostatniego rozdania nagromadziliśmy taką górę, że w końcu musi nastąpić i tutaj już nie ma odwołania, no po prostu zderzenie z tą górą. I to jest chyba ten czas zderzenia i myślę, że tam na górze mają naprawdę całkiem niezłą zabawę, bo patrzą się na wydarzenie, którego no, w skali wszechświata pewno nie było, no bo bądźmy szczerzy, czy telepata z telepatą jest w stanie taki cyrk zrobić? No nie. No nie, no bo od razu wszystko wie. Tak. Wszystko wie. Nie, nie, no oczywiście. Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo w sumie szkoła nie jest obliczona na to, żeby nas zniszczyć, tylko by nas przebudzić. Wobec tego ta góra staje się tak stroma, że wydaje się, że nam się nas zawali, zrobi nam reset, a w tym momencie decydującym zostanie usunięta. Ale my zostaniemy z wiedzą, ze świadomością, z przebudzeniem, że wiemy, jakie wartości są cenne. Nie tylko, że dobre, ale jakie są cenne. I wtedy będziemy mieli szansę te 1000 lat na to, żeby funkcjonować wedle tych wartości. Czyli prawda, miłość, prawość, spokój, niekrzywdzenie. To takich 5 podstawowych wartości, najbardziej elementarnych, z których pozostałych można wyprowadzić, czyli 5 bazowych wartości. Musimy sobie je głęboko uświadomić. I te doświadczenia nam to pozwalają, ale nie są po to, by nas zniszczyć. Dlatego nie nazywam to powiedzmy, cyrkiem jakiegoś szaleńca, czy powiedzmy tym, co my chcemy doświadczyć jako zabawę. Bo o wiele ciekawszy świat jest nasz oryginalny świat. My z niego pochodzimy. Zapomnieliśmy o tym. Ale mieliśmy zapomnieć na jakiś czas, by poważnie przyjąć wyzwania, które stoją nas tutaj jako test. Więc weźmy to poważnie, ale zauważmy, że co wypłaszcza tą górę? Nasza moralność na co dzień. Nasza życzliwość na co dzień. Nasza miłość na co dzień. To wypłaszcza tą górę przynajmniej dla nas. To dlatego zawsze były objawienia przed wojnami i przed tym resetem również nawołujące do powrotu do religijności, ale nie rozumujmy w sensie instytucji religijnych, bo to już zostało zmanipulowane dawno, ale naszej takiej codziennej religijności, w sensie religijność jest to połączenie, to jest duchowość ubrana w tradycję, bo mamy jakąś swoją tradycję kulturową, czyli duchowość przedstawiona w naszej kulturze, to jest religia. Czyli zupełnie abstrahując od wszelkich instytucji, wszelkich przewodników, papieży i tak dalej, uwolnijmy się od tego. Tylko czy potrafimy swoją duchowość przejawić w naszej kulturze?
naszych rodziców. Wchodzimy w tematy dla mnie lekko abstrakcyjne, bo z duchowością to ja wiem, że takie słowo istnieje. Tak, ale mówiłeś o duszy. Aczkolwiek jak rozmawiam, to czasami się okazuje, że jestem bardziej duchowy od tych duchowych, którzy się nominują, ale omówiliśmy sporo tematów. Od twardego 3D weszliśmy za światy praktycznie. Myślę, że widzowie też mieli sporą dawkę i praktycznych wiadomości, i trochę wizji. I myślę, że to jest taki dobry czas, żebyśmy mogli sobie tak zakończyć ten cykl rozmów i zobaczyć, co się z tego stanie. Bo jeśli pewne tematy będą do powiedzenia, no to jesteś gotowy z tego, co wiem. Tak? No i zobaczymy. Jeśli nie, to bardzo chciałem Ci podziękować, miło było poznać, a ja jestem raczej osobą, która lubi powtarzać pewne rzeczy i rozwijać, więc jeśli takowe tematy by się pojawiły albo byłyby zapytania, to z miłą chęcią nagram z Tobą coś więcej i chyba w tym momencie... Może powiem teraz po prostu nad czym pracuję obecnie. Oczywiście wpadły mi w ręce pewne bardzo ciekawe materiały dotyczące resetów związanych z cyklem 41 tysięcy lat. Zbieram materiały na razie, nie jestem gotowy o tym rozmawiać, ale faktycznie jest takie coś, widzę uzasadnienie tego, geologiczne uzasadnienie. Niestety nie potrafię przeprowadzić badań w tym kierunku, ale może przyjdzie czas, kiedy będę gotowy, aby się podzielić poważnymi, powiedzmy, obawami na gruncie naukowym, że ten reset również się do nas zbliża, będzie rozciągnięty, to nie będzie coś takiego, co w konkretnym roku ma nas, ale będzie rozciągnięty. Spróbuję to przedstawić. Mam nadzieję, że to nie będzie data 2025. Nie. Mówiłem, że to jest rozciągnięte. 41 tysięcy lat trudno jest wyliczyć na konkretną datę. Jest to też związane, że będzie trwało przez dziesięciolecia. No, niefajne troszkę. No cóż, to nasze dzieci się będą martwić, albo wnuki, albo prawnuki. Będziemy przygotowani przez Reset 2024, także pestka, no problem. No wiesz co, ja na razie waru nie szukam. Robię swoje. Być może okaże się, że po drodze mi się pojawi jakaś taka piękna jaskinia, ale chętnych, żeby tam wskoczyć, myślę, że będzie wielu. No, mi się wydaje, że dom wystarczy, bo z wizji właśnie o chmurze, o tej czarnej chmurze pokazywało, wyraźnie było pokazane, że wystarczy kwestia szczelności tych okien, drzwi i już spowodowało, że chmura się nie przedostała w to powietrze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ma się z tysiące, miliony, miliardy tych drobnych kawałków pyłów, wszystko to spalić w atmosferze, atmosfera będzie tak zatruta jak powiedzmy przy rurze wydechowej samochodu albo więcej, jak przy wybuchu wulkanu na przykład, nie wiem. Uszczelnienie, zamknięcie, to wizja wyraźnie pokazała, że zamknięcie już szczelne drzwi i okien wystarczy. Jeżeli uderzy coś, jakiś kawałek w dane miejsce, to nawet jaskinia nie pomoże, musiałaby być bardzo głęboka. Jaskinię dużo trudniej jest uszczelnić. Dom jest łatwiej uszczelnić. Powiem, że dla mnie dom jest bezpieczniejszy niż jaskinia. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Z pytaniami, z wątpliwościami.